Dzień dobry, chłopcy i dziewczęta. Na dworze leje, więc w atelier łowców obozowiska, łowców, kurde, łowców mamutów. Wita was dziadek Paweł. Było zlecenie: dziadku Pawle, wykonaj mi kuksę. To jest narośl brzozowa, narośl piękna, nieprawdaż? Odcięta. Zwróć uwagę, nie wiem czy to widać w kamerze, te promieniście, różne takie dziwolągi narastającej struktury drzewnej, która widać? Tak. Super. Która po prostu tutaj jest, trzeba to, bardzo dziwne są te struktury, bo już tutaj wiadomo, że tu będą jaja, tu będzie coś, trzeba to odciąć. Będą kłopoty. Tak. Odciąć i można uzyskać taki kęs również tej pięknego rysunku drewnianego, widać. Trochę widać. W przeróżnych kształtach tutaj są takie, kurcze, bardzo podobne do rysunku. Oczywiście to też jest brzozowa narośl, brzozowy rak, czy jedno, nie wiem jak to kuźwa ująć. I no, widać tutaj też te takie promieniście rozchodzące się słoje. I tutaj zacząłem dziabdziać. Dlaczego jest ta woda? Dlatego, żeby zmiękło, drodzy chłopcy i dziewczęta. Żeby... A dlaczego ona jest czerwona? Bo zmienia barwę, jak jest mokra. Proszę panią. Czyli brzoza zmienia barwę? Tak. Ta narośl. Tutaj widać, to jest próbna, bo bałem się poddać wodowaniu, że się tak wyrażę. Zrobiłem próbną rzecz, która jest malutka, zgrabniutka, taka sobie na małą czarną... Mały łyczek. Tak, to jest około 12 ml mierzyłem, bo mam taki... Miernik. Takie naczynko, które ma podziałkę. No i oczywiście tutaj jest skosik, żeby to, oczywiście jak tu będzie pod, widzą państwo ten profil tej i tu ma być znak. Teraz wam coś pokażę, ponieważ dziadek Paweł zaprogramował sobie i teraz będzie wszędzie pieczętowo, tylko muszę coś zamówić. Jak to było? Narysuję wam Dudziński Paweł, czyli D P. O, to jest mój znak. Logo firmy. Tak, proszę panią. To jest logo firmy, którą będziemy z Outriderem opanowywać świat, polski świat bushcraftu. Proszę państwa, bo tak jeden z obserwatorów uznał, że dziadek Paweł z Outriderem chcą opanować. Tak, oczywiście, będziemy opanowywać świat bushcraftu polskiego, później bushcraftu europejskiego. Wreszcie przejmiemy rządy w państwie jednym, drugim, następnym, a później cały kosmos. Świat. Cały kosmos będzie... Outrider Dudziński. Będzie jedna wioska łowców mamutów. Oczywiście do wykonania czegoś takiego potrzebny jest stół. Uchwycenie, czyli stół stolarski, tak zwana strugnica. Proszę państwa, proszę popatrzeć, jakie to jest kuresko twarde drewienko. Znowu będą. Bardzo dzieci twarde. Oglądają! Dziadku Pawle, proszę nie...
nie używać brzydkich wyrażeń, dobrze? Lepiej idzie, jak jest mokre, ale... Pod spodem będzie suche. Tak, już się zaczyna... Już się zaczynają jajka. Trudności. Tak, proszę panią. Tę małą suczkę... Proszę cię. Suczka, przecież to nie jest dobry, jakieś przekleństwo czy coś. Ten mały pojemniczek. Ten mały egzemplum namoczyłem całą noc w wodzie, proszę państwa. Przyciskając, bo przecież drewno wypływa. Przycisnąłem go kamyczkiem, żeby tkwił w garnku całą noc, proszę państwa. Proszę zwrócić uwagę, widać te usłojenia, ale tutaj są drobne pęknięcia, drobne... Sęczki. Nie, pęknięcia, to, no to... to są... Cholera wie, czy to jest sęczek jakiś, no tak, prawda? Ale to coś w rodzaju, no bo tutaj raczej no tak, sęków no tak. Nie ma, bo nie ma gałęzi, ale... Okej, okay, w porządku. Dłutkiem można pojechać do jakiejś tam głębokości, proszę państwa, o... Tylko po takich małych drobinkach, drobiażdżkach można dłubać. Żarty się kończą. Dwa, że to usłojenie jest tak dziwaczne, bo jest w różnych kierunkach. Tutaj jak się robi, to się robi w poprzek słoja, tu się robi wzdłuż słoja, czyli to jest przerąbane. Ale od czegóż jest pan... Wybierak. Czyli pan Erik Frost, który zaprojektował coś takiego. I oczywiście Mora produkuje do dnia dzisiejszego takie urządzenia, proszę państwa. O. Zwróćcie uwagę, że żarty się kończą, bo to kurczapaka jak bubr. Bubr chyba ma lepsze, kurczę, uzębienie niż to i szybciej działa, chociaż nie wiem, czy bubr by się nie załamał na właśnie takiej narośli. O, zwróć uwagę, że tu robię i już jest, o, już jest błąd, trzeba robić w tą stronę, tę stronę powtórzę, o, pyk, dziabdzia się źle, w tę stronę znacznie lepiej. Czyli, no słuchajcie, każdy bushcrafter, survivalista i tak dalej, powinien mieć kuksę. No, no słuchajcie, to nie ma to tamto, jak mówi ten jeden z seriali, bohater serialu. Każdy powinien sobie coś takiego wydłubać albo zamówić dziadka Pawła. Nieprawdaż? Prawdaż. Albo przyjechać na warsztaty. Albo przyjechać na warsztaty, ale najpierw trzeba nazbierać już okolice naszego lesistego krajobrazu. Spenetrowałem doszczętnie. W promieniu... Wyciąłeś wszystkie narośle. Wszystkie narośle, które w promieniu jednego, no półtora kilometra się znajdowały. Gajowy marucha mnie jeszcze nie pogonił, także no... No ale czy taka narośl, wycięcie narośli... Są jest... kontrowersyjne i ambiwalentne odczucia i opinie, proszę panią. I z jednej strony... Najlepiej zadzwonić do leśniczego i się dowiedzieć. Prawda? Otóż to. Chyba tak zrobię. Natomiast jak popełniłem pierwszą narośl na... To jest na filmie... Pierwszą narośl na grabie, to obserwuję to drzewo, kurczę, które już trzeci rok sobie spokojnie dalej rośnie, kwitnie, wydaje owoce i tak dalej, nasionka. Czyli wyzdrowiało. Nic się nie dzieje z tym drzewem. Tak. Czyli jest to bardzo pracochłonna zabawa.
utrudniona tym skomplikowanym usłojeniem tego wszystkiego. No tak, ale czy kuksa może być tylko z takiej narośli? Kuksa powinna być z takiej narośli, proszę pana. Aha, bo są takie... kultowy pojemniczek do spożywania napojów. Oczywiście większa kuksa. Ja mam kuksę, którą zrobiłem po prostu z prozaicznej wierzby, którą elektrycy ścieli, bo zagrażała liniom energetycznym na naszej posesji. I po prostu nie miałem wyrzutu sumienia, żeby tenże właśnie pieniek z tejże wierzby. Tak. Wyzużyć, jak to babcia mojej żony mówiła. Nie. Wyzużywała nasza córeczka. Aha. No proszę. Jakie... Oczywiście ona była namoczona. To już jest suche. I już jest gimnastyka. Także ja nie wiem... Czyli znowu trzeba namoczyć. Aha, chodzi o to, że tak. Młodzież, która przyjedzie, nie zdąży zrobić. Otóż to, bo to trzeba co najmniej dłubać, kurczę. Mieć. No a jak przyjadą na cały weekend? Nawet nie. Nie oczywiście znam. Z innego drewienka, z palcem w nosie, zrobią sobie kuksę. Ale nie z czegoś takiego. Przede wszystkim nie mam aż tyle narośli, żeby obdarowywać, czelać. A to może sobie każdy przyjedzie ze swoim drewienkiem. Czy to naroślą, czy drewienkiem. No to owszem, to można przecież niekoniecznie można zrobić tylko w przeciągu jednego weekendu, tylko można przyjeżdżać do dziadka Pawła cyklicznie i po prostu albo zacząć tutaj, a skończyć w domciu. No to wszystko jest do ustalenia. Kurczę, blade, najlepsze. O, albo takie coś. Widzą państwo? Takie coś to jest... Przedtem tego nie było. Tu jest też taki sygnał, tu, prawda? Zobaczymy, co tutaj jest. O, jest sęczek i on być może albo jest pusty wewnątrz. Albo się będzie powiększał, co zresztą uskutecznia. I takie są uroki. Departamentu drzewnianego. O, prawda? Tutaj też. Niespodzianki. Oczywiście muszę powiedzieć wam, że jedna kuksa poszła na straty, bo takie coś się powiększało i po prostu była na... Czy to się nie okaże dziurą na wylot? No właśnie... Zobaczymy. Wykręcamy panienkę. Nie powinno. Tutaj. No to wszystko będzie zaoblone, zaokrąglone. No i to by było na tyle, drodzy chłopcy i dziewczęta. Hej.